Panie, panowie, przed nami pierwszy pojedynek, duet Fight Night, mistrzowskie starcie i puchar Kaszub. Już za chwileczkę zobaczymy dwóch zawodników, którzy zmierzą się w kategorii do 75 kg, w kategorii K1, 3 razy po 2 minuty. Jako pierwszy do ringu wejdzie reprezentujący sporty walki Gorzów, wicemistrz Europy Juniorów, wicemistrz Polski w kickboxingu Full Contact, Bartosz Wiktorski! Oto on, narożnik czerwony, Bartosz Wiktorski! A jego przeciwnikiem, medalista Mistrzostw Polski, kickbokser od 10 lat, dzisiaj w wielkiej formie marzy o zwycięstwie, to reprezentant Piechotka Team Susz, Mateusz Leński. Bartosz Wiktorski, reprezentant Gorzowa Wielkopolskiego, sporty walki Gorzów, to narożnik czerwony. Na koncie wicemistrzostwo Polski senior Full Contact 2020, mistrzostwo Polski Light Contact Light 2013, junior wicemistrzostwa Europy Quick Lightu i Light Contact 2014. Na narożniku trener Filip Dzitko. W tej chwili sędzia Ryszard Zawistowski wziął obydwu zawodników na środek, aby wytłumaczyć im, że ten pojedynek może być ostry, ale musi być przede wszystkim fair play. Jest czas. Pierwsza runda, 3 razy 2 minuty. Pierwsze niskie kopnięcia. Nieco wyższy Bartosz Wiktorski poszedł teraz do przodu. Gdzieś ten jego rywal chowa się tam pod łokieć. Teraz wysokie kopnięcie. High kick. No, stara się wykorzystać przewagę wzrostu. Wiktorski teraz troszeczkę zamknął przez moment swojego przeciwnika. Odpoczywa, cofnął się. No, ten Mateusz będzie starał się wrócić do gry. Nie jest to łatwe. Będzie musiał prawdopodobnie przejść do pół dystansu. Teraz niespecjalnie udany atak. To wszystko nie trafiło gdzieś łącznie z kopnięciem. Zaplątał się tam w liny Bartosz Wiktorski. Mateusz Leński to 26-latek, zawodnik klubu sportowego Piechotka Team. Klub, który od wielu lat znaczy bardzo wiele na polskiej kickboxerskiej scenie. No i zobaczymy, jak wyszukał się jeszcze. Teraz próba takiego bocznego kopnięcia i znowu gdzieś tam ucieka pod nogi, ale
Nie można ściągać na dół, pokazuje sędzia. Została minutka mniej więcej. O, mocny teraz cios nogą. No, jak na razie przewaga zawodnika z Gorzowa Wielkopolskiego. Ciekawe, czy Mateusz wróci do gry. O, teraz próba takiego obrotowego ciosu. Nieudana, gdzieś tam płucie Klęski i znowu na udo mocne kopnięcie. Trzyma tutaj w dystansie cały czas Wiktorski swojego przeciwnika. I teraz takie boczne kopnięcie, ale wiele szkody nie wyrządziło. Trochę prowokuje swojego rywala Bartosz Wiktorski. To już ostatnie sekundy tego starcia. No i teraz nogą mocne uderzenie. Próba klinczu, ale sędzia odpychaj od siebie i koniec starcia numer jeden. Pierwsze starcie za nami. Brawo dla obydwu zawodników. Pierwsza runda za nami, przed nami runda druga i obydwaj będą mieli okazję do tego, aby troszeczkę odetchnąć. No i przede wszystkim pomyśleć, co zrobić, żeby w drugiej rundzie poszło lepiej. Myślę, że ta pierwsza runda dla Bartosza. Mateusz musi zbliżyć się do swojego rywala, przejść do tego półdystansu. Trenerem Mateusza jest Jarosław Piechotka. Mateusz Leński w swoim klubie jest również instruktorem kickboxingu. Leński jako zawodnik w swojej karierze zdobył wielokrotnie mistrza Polski, Polskiej Unii Taekwondo i innych federacji sportów walki. Jest zdobywcą medali mistrzostw Polski i Pucharów Europy, uczestnik wielu walk i boksingu. Mocno. Ostrzeżenie dla Bartosza. A wraz ze mną Tomasz Biernacki, organizator gali. Jak wrażenia w pierwszym pojedynku? Super. Z ciekawszych jeszcze informacji chciałbym powiedzieć, że Mateusz Leński na letniej gali kickboxingu miał walkę wieczoru razem z Adamem Kryszewskim. Był też pretendentem do walki o pas mistrza gali Duet Fight Night. Niestety uległ Adamowi w trzyrundowym pojedynku, a dzisiaj ma walkę rankingową. Ma ciężkiego przeciwnika, medalistę wicemistrza Polski w wersji full contact, więc zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Liczymy na ciekawą walkę. Zobaczymy. Teraz trochę klinczów gdzieś tutaj w narożniku. Mateusz ciągle jakby nie mógł się złapać rytmu. Na jego przeciwnik wyższy, mocny, do narożnika odsyłany. Gdzieś tam chyba troszeczkę za nisko. Chwila przerwy gdzieś tam w tym zamieszaniu, gdzieś w tym chaosie w narożniku. Nieco zbyt nisko poszło to kopnięcie. Ale w takiej sytuacji nie można robić nic innego. Trzeba się po prostu otrząsnąć i walczyć dalej. No, jak widzimy, Bartosz nie ustaje w swoim szturmie. Teraz takie trochę strzał w niebo, można powiedzieć, ale teraz przechwycił w takim naprawdę tajskim stylu. Przechwycił swojego przeciwnika, gdzieś tam ściągnął, zadał cios. Widzą Państwo, teraz próba obrotówki, ale on wie, że on prowadzi i myślę, że chce troszeczkę sprowokować przeciwnika od czasu do czasu. Takie mega mocne kopnięcie, teraz ściągnięcie w dół, gdzieś tam w liny wpadli obydwaj. Ale sędzia wkroczył tutaj zdecydowanie, ruszyli do przodu i znowu to mocne kopnięcie w udo. To już kolejne zresztą, więc gdzieś tam musi to z całą pewnością mocno odczuwać Mateusz Leński. No, obydwaj już troszeczkę zmęczeni, ale koniec drugiej rundy. Za nami. Przed nami starcie numer 3. Przypominam, trzecie decydujące starcie. Czas 2 minuty. Teraz obydwaj zawodnicy mają chwilę na to,
aby złapać oddech i przygotować się do trzeciego, decydującego starcia. Po dwóch rundach wszystko wskazuje na to, że Bartosz Wiktorski prowadzi. Mateusz wyraźnie nie może znaleźć sposobu na wyższego przeciwnika, który cały czas gdzieś go tutaj kłuje uderzeniami, trzyma na dystans. Nie ma pomysłu na to, Mateusz, jak przebić się przez te długie nogi i te długie ręce swojego przeciwnika. Być może Jarosław Piechotka coś tam wytłumaczy swojemu zawodnikowi. 26-latek, doświadczony trener także w klubie sportowym Piechotka Team. No i zobaczymy, do kogo będzie należało to trzecie starcie. Bartosz chce, aby w dalszym ciągu kontrolować sytuację. Widzą Państwo te niskie kopnięcia cały czas na tą lewą nogę Mateusza. No, ten teraz... Dwa kopnięcia, ciekawa kombinacja. No, jakby trochę skoncentrował się Mateusz Leński. Wyraźnie za krótkie było na początku dla niego to starcie, bo w pierwszej, drugiej rundzie niewiele się działo. No, a teraz znowu troszeczkę nie tam, gdzie trzeba. I chwila przerwy. Na szczęście był ochraniacz, ale wszystkie tego rodzaju sytuacje są bolesne, ale przeprosili się, tutaj nie ma jakiejś celowości, to jest przypadek, ferwol walki. No. No, wymiany takich mocnych, okrężnych kopnięć, teraz taka próba, najpierw na dół, potem na górę, teraz kopnięcie za kopnięcie. No, mocno i twardo bije Bartosz Wiktorski. Nic dziwnego, jak wspominał Tomasz Biernacki, to między innymi wicemistrz Polski w półkontakcie. Minus punkt za drugie ostrzeżenie. No, szkoda tego. Może to jest szansa dla Mateusza, ale on musiałby mocno przyspieszyć. Obydwaj zmęczeni. Stara się trzymać to. Gdzieś tam w zwarciu znowu padli na siebie. Poprawa ochraniacza, który gdzieś tam zsunął się z nogi. Zawodnicy wracają na miejsce już za chwileczkę. No, zmęczony już Bartosz Wiktorski. Z całą pewnością to nie jest to tempo, które miał w pierwszej i drugiej rundzie. Teraz są wymiany. No, teraz zerwał się Bartosz Wiktorski. A Mateusz musi odrobić. Kopnięcie za kopnięcie. Mocne są te ciosy. Mocne są te ciosy. Trochę ściąga w dół Bartosz Wiktorski swojego przeciwnika. Ale już po tym starciu. Gorące brawa, szanowni państwo. Bartosz Wiktorski kontra Mateusz Leński. Brawa dla obydwu zawodników. Już za chwileczkę sędziowie dokładnie sprawdzą, jaki jest rezultat tego starcia. Szanowni państwo, w pierwszym pojedynku Duet Fight Night, mistrzowskie starcie pomiędzy Bartoszem Wiktorskim, Sporty Walki Gorzów, a Mateuszem Leńskim, Piechotka Team Susz. Jednogłośnie, zdaniem sędziów, na punkty wygrywa narożnik czerwony, czyli Bartosz Wiktorski. Brawo!
A puchary dla obydwu zawodników wręcza organizator, promotor gali Tomasz Biernacki. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie obydwu zawodników. A ja zapraszam Bartosza tutaj do mnie. Proszę cię bardzo, odwróć się tutaj do kamer. Dobrze, o właśnie o to chodzi. Jak oceniasz ten pojedynek? Dobrze, chociaż kilka błędów się zdarzyło. Jestem też po chorobie teraz tygodniowej, jakby po przeziębieniu jestem w pełni sił, więc uważam, że nie było najgorzej. Jak przygotowywałeś się do tego pojedynku? Przygotowania od dłuższego czasu trwały do Mistrzostw Polski. Full kontakt. Tak naprawdę to jest teraz to, co zostało z okresu przygotowawczego i podtrzymana forma do poprzedniego miesiąca startu. Starannie wykorzystywałeś przewagę wzrostu, zasięgu ramion i nóg nad rywalem. Taka była technika i taki plan na tę walkę. Co teraz? Odpoczynek? Czekanie na to, co się wykluje z koronawirusa, czy jakieś pomysły na przyszłość? Szczerze mówiąc, to cały czas jestem otwarty na propozycje, na oferty walk i cały czas czekam na różne opcje, tak to nazwę. Dziękuję bardzo, gratuluję tego zwycięstwa, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Brawa dla niego, szanowni państwo. A przed nami już za chwileczkę start.